Dobra, witam was w kolejnej części zagrania w Destiny 2. Gra przyszła na model Free to Play z Battle.neta na Steama. Gra zawiera wszystkie dodatki, które zostały wypuszczone do tej pory, oprócz porzuconych i najnowszego dodatku, który jest na Steamie. Z racji tego, że na Steamie przeszło bez dodatku Shadow Keeper, czyli twierdzy cieni. No i gra ma lepszy framerate i optymalizację, ponieważ Battle.net nie obciąża tej gry. Także zaczynamy. Z 2, 3 albo 4 misje poboczne, takie o takie zrobiłem. Takie jakieś typowe, że pójść zagadać tyle. Fabularki nie robiłem. Także zaczynam. Czerwony legion, czarny olej heroiczny. Niż zapasy ciemnego płynu, który kombinat wykorzystuje do zasilania nowej technologii lub zanieczyść je, jeśli chcesz załatwić sprawę bardziej subtelnie. Okej. Tylko rozgrywkę zobaczę. Na takich ustawieniach gram. No dobra. Rozpocznij przygodę. To lecimy. Strażniku, tylko posłuchaj. Kojarzysz tę czarną, oleistą ciecz, która wypływa ze zbroi kombinatu? Najwyraźniej ma wiele zastosowań, o ile wierzyć tym danym. Nie ufasz faktom? Hydrostatyczny organożel wpływa na wydajność grawitacyjną wszelkich pojazdów. Nie da się temu zaprzeczyć. Czekaj, ten płyn ze zbroi kombinatu, to jest także paliwo? Skąd ten sceptycyzm? Strzel w któryś z tych zakutych łupów i zobacz na własne oczy, co się stanie. No dobra. Aj, z racji, że tego gra przyszła free to play i z DLC są dodane, to postacie wszyscy zaczynają z ekwipunkiem na poziomie 750 mocy. 750 poziom mocy to jest najniższy poziom i wszyscy, jeśli nie mieli tego poziomu, mieli niższy, to automatycznie im dało te przedmioty, które mieli na 750 poziom mocy. Jakieś próbki organożelu. A! Dodali ciosy kończące. Z tego, że nas nie miała gra przeszło. Dobra. Pozbierać próbki organożelu. To chyba trzeba jej w plecy strzelić. Gdzie oni się pochowali? Tu ich nie widzę.
granat był? Dobra, padł. Pieski też. Tu nie ma. Pad. Ten też. To jest maść, którą jeszcze nie mogę przejść pewnie. Z powodu fabuły. Nie różnie. Coś jęczy? O, tu jest jakiś boss. Poszukiwany. Że tym rewolwerem taki bonus, że szybciej przeładowuje, ale amunicję całą traci przy przeładowaniu. Jeszcze jakieś ziomkowie są. Trzeba być jeszcze gdzieś jeden, ale dobra. Ojej, złupiłem utracony sektor, nieźle. Dalej muszę to pozabijać jakieś próbki organożelu. To pewnie muszę tam iść znowu na otwarty teren, gdzie byłem. Żeby zebrać. Jakaś nowa wiedza. Męka wskrzeszenia. Thank you.
padł. Ale organożel nie te wytropił. Który rodzaj przeciwników to tropi? Chyba ci starczą. Albo i nie. Też nie dropią? Okej. Okay. Bierz chrupki organożel 2/5. Mówią, że trzeba strzelać w zakup te łby. Gdyby się z nimi strzelałem, ale nic nie dropił. Może to trzeba jakoś umiejętnie strzelać. Tu jest ich dużo. Na strzelanie w głowę. Teraz przetestować to, czy trzeba w głowie strzelać, żeby wydropili organożel. Zauważyłem, że granat był obok mnie. Aha, trzeba im w głowę strzelać. Tak jak mówię, tak za kutę właśnie łupy. Wyglądają porządne, precyzyjne trafienia. Ale skąd się wzięło to echo przy ostatnich dwóch? Lokalne zakłócenia. Mam tu odczyty na temat ogromnych zapasów tego płynu we wnętrzu Oroba z Vectura. Aha, to nieźle. Bo jakbym wziął tap, to bym wiedział może. A, nieważne. Jeśli zbierają tego tyle we wnętrzu statku, to znaczy, że planują coś dużego. Masz dość mocy, żeby to zniszczyć? Zniszczenie tego to zmarnowanie świetnej okazji. Chemiczny skład organożelu to klucz do transmisji danych. Więc mam zhakować ich płyny ustrojowe? Nie. To znaczy tak. Nie słuchaj Ashera. Zniszcz to świństwo, strażniku. Nie słuchaj jakiej tam. Najlepszym sposobem jest sabotaż. No dobra, mam sabotować albo zniszczyć. Tutaj. Jest sabotuj.
tu jest zniszczenie pewnie, tak? Tak. Może się przydać. Asher miał rację. Zainstalowałem prostą pętlę w zapasach paliwa. Gdy jakiekolwiek urządzenie... Nie słuchasz, prawda? Ale ja słucham. Kontynuuj. Rację, łowco. Tego organożelu nie można od tak po prostu wykraść. Dobra, to zanieczyszczamy systemy wtrysku paliwa. Jeszcze trzy. Okej, strzelają się nawzajem. Dobrze dla mnie. Na te ciosy kończące dają amunicję i zdrowie. Na przykład. Dobra, ostatni do sabotowania. Dokonałem sabotażu całego zapasu. Kombinat zaprezentuje światu swoją ignorancję. Nie mogę się doczekać. W dodatku pozostał nietknięty. Jakże osobliwie. Jak znam Legion, jak tylko zorientują się, co zrobiliście, rzucą się na was wszystkimi siłami. To niech się rzucają. Uciekamy ze statku. O, włączyli alarm. Będzie ciężko. Cios kończący. Wybawić statek bojowy trzeba.
się zaraz zrobi? Jeśli to widoczne po stacji meteorycznej Czerwonego Legiona na zatopionych wyspach, okej? Okay. Idealne miejsce. Tak jak Sloan przewidywała. Nadchodzą. Więc odłóż broń i bierz się za robótki ręczne. okej, to jest to. Asher, jesteś genialny. Nie marnuj mojego czasu na bezsensowne pochlebstwa. Zamiast tego skupmy się na wynikach tego eksperymentu. Cała ta destrukcja nie równa się zwycięstwu. Ale poprawia humor. Wykonaliście dobrą robotę. Ty też, Asher. Sama chciałaś niszczyć to. Okej, jeszcze dostali. Parę strzałów. A, heroicze, czyli powtarzam to, co robiłem. Czerwony Legion, czarny olej. Zniszcz zapasy ciemnego płynu, który Wabinem wykorzystuje do zasilania swojej technologii, lub zniszcz je, jeśli chcesz załatwić sprawę bardziej subtelnie. Okej, czyli to jest... Dobra, czyli robimy fabułę, bo to widzę, że to są takie przygody, które może powtarzać i powtarzać. No dobra, czyli... Idziemy na nawigator. Idziemy na wieżę. Okej. Bo teraz, jak się Turtura przejdzie, to się zaczyna na wieżę. Musiał go powtórzyć jakoś. Dobra, to do następnej. Zaraz, wylądujemy na tej wieży i... W sumie do następnego odcinka.